25 lutego w Rock Zator spotykamy się na recitalu Barbary Brody Malone z zespołem i usłyszymy najpiękniejsze piosenki dawnych lat. Wczoraj wieczorem znów tańczyłeś tylko z nią. Widziałam ją ukradkiem, jej tuliłeś tłum. Sądzę, że tak samo czule tańczysz tam. I tak samo czule muskasz jej dłoń. Powiedz, że to był żart albo banalny flirt. Mów wszystko to, co chcesz, uwierzę ci tak. Przebaczę jeszcze raz. Ostatnio u pani gorący koncertowy czas. Gdzie kolejne występy? Tak, ten rok zaczął się bardzo intensywnie koncertowo, co nas bardzo cieszy. Dzisiaj oczywiście Zator, a w najbliższym czasie zagramy w Rykach, potem Maków Mazowiecki, Ostrołęka. No trochę zjeździmy tę Polskę wzdłuż i wszerz. Patrzą na mnie oczy piwne, ciut podkrążone, chytro naiwne. Marzeń nie kryje i łez nie kryje przed piosenkami, z których się żyje. Przeciwiam się eksperymentom, subtelności w tekście nigdy dość. No i nie mam nic przeciwko błędom, których prócz autora pojmie ktoś. Bardzo nam miło, że spotykamy się kolejny raz na naszej zatorskiej scenie. Tym razem recital, najpiękniejsze piosenki dawnych lat. Jakie utwory wybrała pani na dzisiejszy wieczór? No, jak sam tytuł wskazuje, będą to same perełki, piosenki, które już znalazły się w naszych poprzednich recitalach, ale nie wszystkie, będą też nowe utwory. Będą wybitne wokalistki i artystki takie jak Ewa Demarczyk, Anna German, Irena Jarocka, Anna Jantar i wiele, wiele innych. No, takie the best of. Wirują ptaki, płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. Zielony, biały łanie, uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście. Kto wystąpi dziś z panią na scenie? Wystąpimy w składzie trzyosobowym, nasze niezawodne trio, ale tutaj będzie mała niespodzianka, ponieważ gościnnie z nami dzisiaj Jakub Gwardecki na instrumentach klawiszowych, znakomity muzyk, kompozytor, aranżer oraz na skrzypcach mój mąż, którego już publiczność zatorska zna, Sebastian Malon, równie znakomity muzyk. Gdzieś w chudowym korytarzu krótka chwila. Na co dzień słucha Barbara Broda Malone. Znajdują się tam może piosenki repertuaru zagranicznego? Jesteśmy ciekawi. Powiem tak, z racji tego, że moje życie zawodowe mocno jest muzyczne i wypełnia praktycznie każdą wolną chwilę ostatnio, zarówno koncertowo, jak i pedagogicznie, bo uczę śpiewu. Tak więc tych dźwięków i bodźców mam sporo, więc obecnie słucham ciszy. A jak już jakaś muzyka się pojawi, to raczej relaksacyjna. No taki mam moment, że tego właśnie potrzebuję. Jeżeli chodzi o zagraniczne piosenki, to jestem ogromną fanką musicali i takie też utwory można posłuchać na moim kanale YouTube. Znajdują się tam takie perełki właśnie musicalowe i są one w oryginalnych językach. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok, jak obłok, jak obłok. Jakub Gwardecki, instrumenty klawiszowe!
Sebastian Maler. Wiem, że jest pani trenerem wokalnym. Jak dbać o głos? Zawsze mówię, że głos to instrument w ciele, dlatego oprócz takich klasyków jak dobre nawadnianie się, czy wysypianie, dobre jedzenie wartościowe, czy też aktywność fizyczna, no to wszystko ma znaczenie, bo to instrument w ciele. Natomiast oczywiście dobra technika wokalna, oddech, to wszystko musi iść w parze. Ale im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że jest jeszcze jeden taki punkt i chyba najważniejszy, to spokój ducha i umiejętność radzenia sobie z emocjami. To chyba najważniejsza rzecz w tej chwili. Barbara, Rolę Małą. Przyjmijcie od swoich, którzy będą pięknym podziękowaniem za.